Poranna Loża Radiowa. A w porannej loży jesteśmy już połączeni z naszym dzisiejszym gościem, Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, poseł Ziemi Opolskiej, a także wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Solidarna Polska, Zbigniewa Ziobro. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku została przyjęta przez Radę Ministrów. Strategia zakłada, że źródła węglowe będą stopniowo wycofywane i zastępowane przez odnawialne źródła energii i energetykę jądrową. A paliwem przejściowym w procesie transformacji będzie gaz ziemny. Ministrowie Solidarnej Polski nie poparli tej strategii. Dlaczego? Ponieważ Solidarna Polska, pana ministra Zbigniewa Ziobro, broni suwerenności energetycznej, odejście od własnego surowca, surowca jakim jest węgiel kamienny i węgiel brunatny, na rzecz innego surowca, a więc gazu ziemnego, oznacza konieczność importowania rosyjskiego surowca z Nord Streamu z kierunku zachodniego, południowego przez Czechy czy Słowację, a więc uzależnienie od Władimira Putina na to. Nie zgadzamy się i uważamy, że w tej sprawie powinna jednak być debata dotycząca bezpieczeństwa energetycznego wszystkich sił politycznych. Chcę przypomnieć, że w roku 2019 Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów i wygrało wybory. Ja w tych wyborach startowałem, zostałem posłem Ziemi Opolskiej z programem, który jasno stwierdzał, że nie ma zgody na to, aby w Unii Europejskiej przyjmować programy, które zaostrzają politykę klimatyczną, które uderzają w polskie bezpieczeństwo. A niestety to, co się stało w ostatnim roku, to jest zgoda na niemiecki Green Deal, to jest zaostrzenie do 55% celów redukcyjnych i co najważniejsze, wszystkie te sprawy wprost uderzają w województwo opolskie. Po pierwsze, elektrownia Opole, która została wybudowana, najnowocześniejsza elektrownia za ponad 11 miliardów złotych, w zasadzie za chwileczkę ma przestać funkcjonować. Po drugie, azoty w Kędzierzynie, Koźlu, grupa ZAK, chemia przez najwyższe ceny uprawnień do emisji CO2 otrzymuje ogromne baty finansowe. Dzisiaj mamy sytuację, że wczoraj jest rekord na giełdzie 38 euro za emisję tony CO2. To jest po prostu horror. O 52% te koszty wzrosły w ciągu ostatnich 14 miesięcy. Unijny system po prostu powoduje to, że jest coraz mniej pieniędzy w takich firmach jak Azoty Kędzierzyn-Koźle. I kolejna rzecz to oczywiście cementownie. Cementownie, którym jeszcze Opolszczyzna stoi, czy województwo świętokrzyskie. Energochłonny przemysł, taki jak cementownie, no będzie się najzwyczajniej w świecie w ciągu najbliższych lat zwijał z Polski, ponieważ nie wytrzyma konkurencji tych firm, które działają poza tym szalonym systemem unijnego handlu emisjami. Ale panie ministrze, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka mówił tak, że ta strategia wprowadzi Polskę na ścieżkę dążenia do gospodarki niskoemisyjnej poprzez realizację sprawiedliwej transformacji energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej i jakości powietrza. No przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, co to jest ta sprawiedliwa transformacja energetyczna i ile ona będzie kosztować. I powiedzmy Polakom, ile będzie kosztować ta transformacja energetyczna. Będzie kosztować co najmniej 2 biliony złotych. 2 biliony złotych do roku 2040-45. Z naszych podatków, czyli ponad 70-80 miliardów złotych rocznie, trzeba będzie przeznaczać na to, żeby likwidować elektroenergetykę węglową i likwidować elektrociepłownie oparte o węgiel. Czyli na przykład energetyka cieplna będzie całkowicie... Uwaga na to, że jest tam niemiecki akcjonariusz, niemiecki E.ON, będzie to gaz rosyjski. No i jest pytanie, czy chcemy mieć drogi rosyjski gaz w polu i tego produktu... Tracimy połączenie, coś przerywa. Halo? Ciepło produkowane z gazu ziemnego zamiast węgla, na to Polaków nie stać, ponieważ będzie to oznaczało wzrost ubóstwa energetycznego. No ale czy to nie będzie zrobione tak, że te wzrosty cen energii będą jakoś rekompensowane przez rząd na przykład? Nie ma takich planów? Ale z czego, pani redaktor, z czego mamy to rekompensować? To jest wielki koszt, wielkie zobowiązanie. To jest ponad 2 biliony złotych. No to za to muszą zapłacić polski biznes, ponieważ ten koszt przerzucany jest na taryfy za energię elektryczną, za ciepło. No nie ma możliwości, nikt nam za to nie odda. Również Unia Europejska nie jest świętym Mikołajem i pokrywa nam tego kosztu. Nawet nie ma zamiaru pokryć nam tego kosztu. Więcej, jest wprost zapisane chociażby w mechanizmie, który ma być przyjęty, czy budowie, przeciwko któremu jest również Solidarna Polska, że nie można
na przykład finansowanie inwestycji gazowych, czyli jeszcze Unia Europejska nam uniemożliwia transformację energetyczną. To powoduje gigantyczne koszty dla milionów Polaków. Powoduje to, że jesteśmy w sytuacji, w której jest zagrożone bezpieczeństwo energetyczne. Bo trzeba sobie jasno powiedzieć, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro jest za czystym powietrzem. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro jest za tym, aby były również zielone inwestycje. Tylko zielone inwestycje, czyli OZE, takie jak fotowoltaika czy energetyka wiatrowa, są uzupełnieniem stałych źródeł produkcji energii elektrycznej. No, szanowni państwo, jeżeli mamy sytuację taką, że jest noc, no to jest oczywiste, że panele fotowoltaiczne nie produkują energii elektrycznej. Ale one magazynują energię. Tą energię z paneli... No, ale panie redaktor, nie magazynują tę energię. Ponieważ nie ma magazynów energii. Właśnie na tym to polega, że nie ma przełomu technologicznego na świecie, jeżeli chodzi o magazyny energii. Panie redaktor ma swoją komórkę, która nie wytrzymuje jednego dnia. Nie znam komórki, która pracuje 2-3 dni. Nie ma takiej. Nie ma żadnego takiego przełomu. Mówienie dzisiaj o magazynach energii jest pieśnią przyszłości, to jest kilkadziesiąt lat. Nie ma możliwości zmagazynowania energii. W związku z tym, jeżeli fotowoltaika czy energetyka wiatrowa produkuje energię, to ona musi być wpuszczona do systemu elektroenergetycznego. Jeżeli na przykład są blackouty, czyli przerwy w dostawach energii elektrycznej, czyli wtedy, kiedy miasta są pozbawiane prądu i szpitale na przykład stają i ludzie zaczynają mieć generalnie problemy z energią elektryczną, są właśnie w sytuacji takich właśnie spięć, jak mieliśmy w Kalifornii, jak mieliśmy w Wielkiej Brytanii. Czyli mamy na przykład sytuację, w której mamy ogromny wzrost temperatury, czyli upały, ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną, wielka praca w energii elektrycznej do systemu i system energii wstrzymuje, ponieważ nie ma magazynów energii. W związku z tym pytanie w tej strategii jest następujące. Co zastąpi węgiel? To jest kluczowe pytanie, ponieważ co zastąpi węgiel? Mamy dwie... No mówi się też o elektrowni atomowej. No tak, my jesteśmy zwolennikami elektrowni atomowej, zdecydowanie tak, tylko jasno sobie trzeba powiedzieć. Skoro gazoport budowaliśmy 10 lat, skoro przez jednak dwie dekady nie wybraliśmy nawet lokalizacji elektrowni atomowej, to pierwsza elektrownia atomowa, ze względu na to, że trzy są realizowane inwestycje, Wielka Brytania, Francja, Finlandia i wszystkie są opóźnione o 10-15 lat. Wszystkie. Nie ma żadnej inwestycji w elektrownię atomową opóźnionej. To oznacza, że polska elektrownia atomowa pierwsza, jeżeli w ogóle powstanie przy wielkiej determinacji polskiego państwa, za tym jestem rękami i nogami, to będzie rok 2040, 2045. No więc co proponujecie jako Solidarna Polska? No, bo węgiel się kiedyś skończy, tak? Się szacuje, że na 70 lat go wystarczy, więc trzeba chyba zacząć tą transformację. Jeżeli zadajemy pytanie, z czego ma być produkowana energia elektryczna, na przykład tutaj na Opolszczyźnie mamy elektrownię Opole. Jeżeli nie mamy węgla, nie mamy atomu, no to możemy mieć tylko i wyłącznie gaz ziemny. Skoro gaz ziemny, to uzależnienie od surowca zewnętrznego, czyli uzależnienie od Rosji. Czyli rezygnacja z polskiego węgla na rzecz rosyjskiego gazu w mojej ocenie jest sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. I do tego największy dzisiaj import energii elektrycznej z Niemiec i ze Skandynawii. Ponieważ ta strategia energetyczna dokładnie to statuuje, że mamy mieć energię elektryczną importowaną. Czyli nie chcemy produkować energii elektrycznej z węgla w Polsce, tylko wolimy importować energię elektryczną z Niemiec czy ze Skandynawii. Więc jakie jest rozwiązanie tego problemu zdaniem Solidarnej Polski? No przede wszystkim rozwiązaniem jest zdrowy rozsądek. A tym zdrowym rozsądkiem jest przyjęcie do wiadomości, że polska elektroenergetyka oparta jest o węgiel. 60-70% energii produkuje się z węgla. Tak samo jak 70% ciepła. Jeżeli chcemy zrobić skok technologiczny, to potrzebujemy 3-4 na to dekady. Więc nie możemy robić szokowego odejścia od węgla, tylko rozłożonego na 30-40 lat. I to też w mojej ocenie będzie sytuacja dużo bardziej skomplikowana, ponieważ jednak na sytuacji kryzysu własny surowiec jest najlepszym zabezpieczeniem bezpieczeństwa energetycznego. Najlepszym dowodem jest chociażby od strony technologicznej pandemia koronawirusa. Panie redaktor, to pandemia koronawirusa przerwała łańcuchy dostaw i nie można było dostarczać ogniw fotowoltaicznych do fotowoltaiki. I nagle nam wiele instalacji OZE stanęło. To pokazuje, jak bardzo ważne jest myślenie strategiczne. No nie można podcinać sobie gałęzi i mówić Polakom, że chcemy płacić gigantyczne rachunki za energię elektryczną. I teraz jest pytanie, z czego opolscy seniorzy zapłacą za te wszystkie podwyżki? Wczorajsze zwyżki uprawnień do emisji CO2 będą przełożone na rachunki za energię elektryczną.
będziemy dostawać coraz wyższe rachunki. Jeżeli dzisiaj Ministerstwo Klimatu prognozuje, że dzisiaj jest cena 38, a za do 2030 roku będzie 76 euro za tonę, to będzie oznaczać, szanowni państwo, to, że cena energii elektrycznej poszybuje w górę o 50, 100, 150%. To nie da się oszukać. Czyli transformacja energetyczna tak, ale w znacznie dłuższym czasie, tak? Rozciągnięta na... Transformacja częściowa na pewno tak. I w mojej ocenie oparcie o węgiel, o własny surowiec jest jak najbardziej zasadne. Dlaczego mamy kupować rosyjski gaz zamiast polskiego węgla? Jeżeli chcemy dbać o czyste powietrze, to dbajmy o takie technologie, które będą wyłapywały CO2, które będą chroniły po prostu powietrze, ale nie walczmy z surowcem. Nowy Polski Ład to jest nowy plan rządu na czas po pandemii. Ma być przedstawiony jeszcze w lutym, ale już mówi się o tym, że nie budzi ten plan wielkiego entuzjazmu wśród polityków Solidarnej Polski. Poseł Solidarnej Polski Mariusz Gosek skierował już do premiera interpelację w sprawie realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zwanej w skrócie planem Morawieckiego, która została przyjęta kilka lat temu. Dlaczego mówi się o tym, że Solidarna Polska nie jest za polskim Nowym Ładem? Ja takiego programu, pani redaktor, nie znam, więc to jest raczej obszar takiej PR-owej komunikacji, ponieważ ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Porozumienie Jarosława Gowina, ani moja partia Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, a my zapewniamy większość dla rządu, jestem członkiem tego rządu, nie omawiała żadnego szczegółowego rozwiązania czy szczegółowych spraw związanych z nowym programem. Oczywiście pewne założenia mogą być dzisiaj częściowo wzięte z bieżącej sytuacji, ale tak jak powiedziałem, nie ma żadnych decyzji politycznych, więc no poczekajmy. My dzisiaj. Ale widzieliście już założenia tego nowego Polskiego Ładu, tego programu? Znaczy bardzo, 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 bardzo ogólnikowe i one, jeżeli my oczywiście dyskutujemy z naszymi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości na przykład na temat tak fundamentalnych spraw jak polityka energetyczna, gdzie nie zgadzamy się na to, żeby importować energię elektryczną z Niemiec i importować gaz z Rosji, tylko żeby opierać bezpieczeństwo energetyczne o własne surowce, to widać, że jeszcze musimy na spokojnie porozmawiać merytorycznie dla dobra Polski, tak aby realizować konsekwentnie, a Solidarna Polska jest wierna programowi wyborczemu z roku 2019. A to ta interpelacja w sprawie planu Morawieckiego i realizacji tego planu? Interpelacja posła Solidarnej Polski. Ja rozumiem tutaj pana posła Mariusza Goska, który jest niezwykle pracowitym posłem i jest niezwykle doświadczonym samorządowcem, między innymi był członkiem zarządu województwa świętokrzyskiego. Rozumiem jego intencje w taki sposób, że wiarygodność jest tą wartością, która zawsze była na można powiedzieć, sztandarach Zjednoczonej Prawicy. Zawsze dotrzymywaliśmy słowa. Skoro dzisiaj obowiązuje strategia odpowiedzialnego rozwoju, skoro obiecaliśmy Polakom osiągnięcie określonych wskaźników do roku 2020, no to jest oczywiste, że jak rozumiem pan poseł Mariusz Gosek chce te wskaźniki poznać po to, żeby również komunikować, że dotrzymaliśmy słowa. I jeżeli jest tak, że pandemia doprowadziła do tego, że jakiś z tych wskaźników na przykład dotyczących inwestycji, czy dotyczących technologii, czy cyfryzacji uległy zmianie, to tym bardziej planowanie jakichkolwiek nowych działań musi zacząć się od podsumowania tego, co robiliśmy w ciągu ostatnich lat. No to jest taka logiczna sytuacja. Jeżeli jakaś firma prowadzi swoją strategię biznesową, to najpierw podsumowuje do tej pory realizowaną strategię biznesową, a potem dopiero na podstawie wniosków, gdzie traciła klientów. No, wie pan, ale taka interpelacja, to nie dziwiłabym się, gdyby opozycja złożyła taką interpelację, ale kiedy partner koalicyjny w taki oficjalny sposób pyta premiera o realizację planu, no to jest to dosyć zaskakujące moim zdaniem. Ja nie rozumiem, ale co w tym jest zaskakującego, że pan poseł chce znać wskaźniki, które są sukcesami rządu Zjednoczonej Prawicy. Nie rozumiem, co to jest zaskakującego, panie redaktor. Że nie zna tych wskaźników, mimo że jest w partii, która jest w koalicji rządzącej. No, będzie zostały te wskaźniki ogłoszone, więc w takim razie prosi o te wskaźniki. No to chyba jest to sytuacja dobra. No to nie mamy nic do ukrycia. My jako politycy Zjednoczonej Prawicy nie mamy nic do ukrycia i potrafimy mówić i komunikować o naszych sukcesach. No nie doszukiwamy się tutaj żadnego drugiego dna. To jest absolutnie normalna rzecz. A będą sukcesy, jeżeli premier Morawiecki odpowie na tą interpelację? Czy tam będą sukcesy pokazane realizacji planu Morawieckiego?
Myśli pan? Z tego, co ja jestem członkiem rządu Zjednoczonej Prawicy, dumnego całego obozu Zjednoczonej Prawicy, która dotrzymuje słowa. My realizujemy program. Oczywiście czasami się również różnimy jak w kwestii polityki energetycznej, czy w kwestii na przykład funduszu odbudowy, za którym Solidarna Polska będzie głosowała przeciw, jako narzędzie, które jest bardzo kontrowersyjne z punktu widzenia również kosztów i efektywności jego wykorzystania, ale to nie zmienia faktu, że kiedy patrzymy się na drugą stronę, czy na platformę, na ugrupowanie Polska 2050, Szymona Hołowni czy PSL, to tam nie widzimy żadnego programu, żadnej wizji, tam nie widzimy nawet troski o sprawy gospodarcze i my oczywiście podchodzimy w sposób odpowiedzialny i transparentny do zobowiązań wobec Polaków. My chcemy podsumować naszą pracę tam, gdzie nie udało się pewnych rzeczy zrobić. Musimy dokonać korekt, musimy wprowadzić takie rozwiązania, które szczególnie w tym czasie pandemicznym będą kierowane do przedsiębiorców, do biznesu, do tych grup społecznych, które ucierpiały, więc to jest absolutnie profesjonalne zachowanie. No właśnie pytam o to, czy to będą sukcesy pokazane, bo na przykład stopa inwestycji w 2020 roku w trzecim kwartale wyniosła 17% i to jest najniższy wynik od 1995 roku, a w planie Morawieckiego założenie było, że ta stopa inwestycyjna osiągnie od 22 do 25% nawet, więc to pytanie... No to w takim razie my na poziomie oczywiście koalicji, na poziomie oceny ewentualnych założeń nowego programu. Będziemy musieli sobie zadać pytanie, co się stało takiego, że najważniejszy wskaźnik dotyczący inwestycji per PKB nie został zrealizowany, bo jeżeli obiecujemy Polakom realizację wskaźnika na poziomie 22, to oczywiście powinniśmy zrobić wszystko, aby te założenia były utrzymane. No, na tym polega wiarygodna polityka i Solidarna Polska jest za tym, żeby dotrzymywać słowa. Dlatego dzisiaj Solidarna Polska, Zbigniewa Ziobro walczy o to, żeby zatrzymać skandaliczną cenzurę w internecie. Dlatego walczymy o niskie ceny dla Polaków na energię elektryczną i ciepło. Dlatego walczymy o to, żeby w końcu dokończyć reformę wymiaru sprawiedliwości, bo Polacy czekają na to, aby ta reforma była dokończona. I mamy jeszcze wiele innych kwestii, które powinny być na poziomie legislacyjnym zrealizowane, jak chociażby ta bardzo cenna inicjatywa dla rodzin, dla kobiet, pana ministra Michała Wójcika o hospicjach, o wsparciu kobiet, które mają dzieci, które mogą urodzić się z poważnymi wadami. To są rzeczy, na które Polacy czekają, dlatego że to jest właśnie solidarne państwo, to jest właśnie państwo, które wyciąga rękę do obywatela i nie zostawia w trudnej sytuacji Polek i Polaków. Jeszcze chciałabym na koniec poruszyć jedną kwestię, bo jest pan współautorem jednej z największych reform prawa gospodarczego. Chodzi o reformę kodeksu spółek handlowych. Przepisy nie były od 20 lat zmieniane. Powstał nowy kodeks, tak właściwie należałoby powiedzieć. To jest duża reforma systemowa, największa od 20 lat i rzeczywiście chcemy wprowadzić, pani redaktor, najnowocześniejsze przepisy dotyczące prawa koncernowego, holdingowego, zgrupowań spółek, czyli dla dużych koncernów, dla wielkich polskich przedsiębiorstw i tych prywatnych, i tych kontrolowanych przez Skarb Państwa. Nowoczesne prawo gospodarcze prywatne, które pozwoli się jeszcze szybciej rozwijać. To właśnie pokazuje i to jest odpowiedź na to, jak Solidarna Polska podchodzi do reformowania Polski. Ja uważam w ogóle, że Solidarna Polska jest jednym z najbardziej takich innowacyjnych, jeżeli chodzi o reformę ugrupowań na polskiej scenie politycznej. I dla nas najważniejsze jest to, żeby najlepsze rozwiązania były przyjmowane w Polsce, żebyśmy mieli najlepsze prawo, żebyśmy mieli najbardziej... A kiedy ta reforma zostanie przyjęta, reforma kodeksu spółek handlowych? Ja myślę, że właśnie kończymy już trafiła etap do rządu. Ona już jest teraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kończymy ostatnie takie podsumowania i uzgodnienia z resortami na poziomie KPRM-u, ponieważ jedno założenie jest tej reformy, które bardzo mocno przestrzegam. Ta reforma jest pisana nie dla urzędników, nie dla polityków, ale dla biznesu i dla przedsiębiorstw. Jest szeroko konsultowana. I co się zmieni? Jakie najważniejsze zmiany? Przede wszystkim prawo będzie zdecydowanie efektywniejsze, jeżeli chodzi o nadzór nad spółkami kapitałowymi. Rady nadzorcze dostaną nowe uprawnienia, będą mogli inwestorzy w sposób jeszcze bardziej efektywny nadzorować swoje inwestycje. Prawo będzie prostsze, a więc będzie mniej niebezpieczeństw
dla przedsiębiorców, dla inwestorów. Dzięki temu inwestycje będą realizowane po prostu szybciej. I co najważniejsze, nowoczesne prawo gospodarcze prywatne jest dobrą odpowiedzią na globalizację, na zmiany w strukturach własnościowych polskich firm. I dlatego jestem przekonany, że w pierwszym półroczu 2021 roku przyjmiemy jeden z najnowocześniejszych, jak nie najnowocześniejszy element prawa koncernowego, prawa holdingowego w Europie, właśnie w polskim systemie kodeksu spółek handlowych. Więc to będzie miało wpływ tylko na te duże spółki, czy na mniejsze? Nie tylko na duże. To są również na firmy również opolskie, ponieważ jest wielu opolskich przedsiębiorców, którzy mają tak zwane zgrupowania spółek, czyli posiadają udziały lub akcje w różnych spółkach i te spółki mogą być zgrupowane w tak zwane zgrupowanie spółek i realizować wspólną strategię. Na przykład ktoś posiada, nie wiem, 10 spółek z branży beauty i do tego posiada spółki z branży hotelarskiej, jeszcze na przykład kluby fitness i te wszystkie spółki mogą przecież realizować wspólną strategię biznesową dużego, większego, prywatnego takiego koncernu i po to jest właśnie prawo, aby umożliwiało, żeby taki przedsiębiorca, taki biznesmen i zarządy nie spędzały czasu w kancelariach prawnych, nie wymyślały regulacji prawnych takich, które będą mogły powodować, że nie będzie zagrożeń dla nich, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo obrotu, żeby prawo było tutaj partnerem do realizacji dużych przedsięwzięć biznesowych. Musi być proste. Takich przepisów po prostu w kodeksie spółek handlowych nie ma, które regulują relacje pomiędzy zgrupowaniami spółek, czyli tak zwane prawo holdingowe. Takie przepisy są w Portugalii, takie przepisy są w Niemczech, takie przepisy są w Czechach, nie ma w Polsce. Dziękuję. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję gościem. Wszystkiego najlepszego, pani redaktor. W porannej loży był Janusz Kowalski, poseł Ziemi Opolskiej, Solidarna Polska i wiceminister aktywów państwowych. Dziękuję. Poranna loża radiowa. Radio Opole. Radio Opole.